Witam Was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym filmie z Wrocławia i dzisiaj jemy coś dobrego, jemy coś domowego, jemy coś bardzo kultowego w tym mieście. Zabieram Was dzisiaj do baru Mlecznego Miś, czyli baru, który od ponad 52 lat działa na terenie Wrocławia i bez wątpienia jest miejscem kultowym i znanym w tym mieście. Każdy chyba wie, co możemy zjeść w barze Mlecznym. Wydaje mi się, że będą to typowo domowe obiady. Znaczy, wydaje mi się, tak będzie. Na pewno zjemy sobie jakieś zupki, na pewno testujemy jakieś dania główne. Myślę, że schabowy, pomidorowa. Dla mnie też takim klasykiem, jeśli chodzi o bary Mleczne, są naleśniki z serem. Fajnie, jak są takie, wiecie, na oleju przysmażone i brzegi są chrupiące. To jest taki mój... To musi być w takich naleśnikach. Jeśli chodzi o opinie w internecie, jest ich wystawionych ponad 4000, a średnia tego baru no to jest 4,5 gwiazdki, więc oceny bardzo dobre. A wiecie, to jest miejsce, które działa od 52 lat, także nie wyobrażam sobie, będąc we Wrocławiu, po prostu nie pójść i nie stestować tego jedzenia. Opinii nie czytałem, żeby się jakoś nie sugerować. Wezmę to, co wydaje mi się, że jest po prostu klasycznym menu w barze Mlecznym. Z takich ciekawostek, bar jest dofinansowywany, czyli teoretycznie powinno być tanio. Jak będzie? Czy będzie smacznie? Ile za to wszystko zapłacę? Czy to miejsce jest kultowe, bo po prostu jest? Czy rzeczywiście dobrze tam karmią? Chodźcie. Dzień dobry. Poprosiłbym zupę pomidorową z makaronem. Sztabiowa jest? Jest, to z jajkiem, proszę. Mielony z ziemniakami i z buraczkami. I schabowe z ziemniakami i z mizerią. A i naleśniki z serem. Na miejscu, to 37,65. Kartę, proszę. Też nie mam gotów. Zupki. Jestem głodny już. Ostatnia rzecz, czyli naleśniki. To jedzenia jest dużo, bierzemy to pewnie na wynos zaraz. Słuchajcie, zapłaciłem chyba 35 zł za to wszystko. Dwie zupy, dwa dania główne i naleśniki. Ostro. O zupie szczawiowej marzyłem od miesięcy, ale z tego co wiem, to nie jest teraz sezon na szczaw. Wiecie, ile kosztowała ta zupa? 3 zł. Mamy tutaj jajko, była jeszcze do wyboru szczawiowa z ryżem. Smakuje trochę jak taka za 3 zł, szczerze. Jak miałem porównać do zupy mojej prababci, do zupy szczawiowej, dużo gorzej. Coś tam czuć, jest trochę kwaśna. Nie jest źle, naprawdę ceny są tak małe, że to jest aż nie do wiary. Jajeczko na twardo, podejrzewam, że to nie jest raczej, te jajka to raczej nie są zerówki. Ale wiecie co, za 3 zł totalnie mnie to nie obchodzi. Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Uważam, że jest dobrze. Jest naprawdę nieźle. Kurde, no jestem tak w szoku tymi cenami, że to jest w ogóle niemożliwe. To jest tutaj mega młyn. Ludzi jest tyle. Najpierw składacie zamówienie, dostajecie paragon i później idziecie do takiej lady. Są takie tace właśnie. Jest tak jak w Ikei, wiecie. Idziecie po takim blacie i pani wam nakłada. Wszystko dostałem tak naprawdę błyskawicznie, a mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć dań. 5 dań za 37 zł. Niewiarygodne to jest. Szczawiową oceniam nieźle, podejrzewam, że jakby był sezon na szczaw, byłaby lepsza. Wstyd mi jest na cokolwiek narzekać bez kitu za 3 zł. Jak najbardziej bym ją zjadł ponownie. Pomidorową wybrałem z makaronem, jak wiecie, wolę z makaronem niż z ryżem. Nie rozumiem w ogóle jedzenia pomidorowej z ryżem, szczerze mówiąc. Wiem, że pewnie wielu z Was teraz się obrazi. No ale ja jestem team makaron. Napiszcie w komentarzu, czy Wy wolicie ryż, czy makaron. A jak makaron, to szczerze, muszelki, muszą być muszelki. Tu są świderki, też się nimi zadowolę. Jaka słodka. Nie jest kwaśna, nie jest to jakiś gęsty krem, nie czuć tutaj tak naprawdę, wiecie, pomidorów. To jest taka zupa trochę jak szkolny bufet, wiesz. Jest okej, okay, no nie jest to najlepsza pomidorowa, oczywiście, że nie, jaką jadłem. Ale słuchajcie, 2 zł i 74 grosze. To w ogóle są takie ceny z takimi końcówkami śmiesznymi. To wynika pewnie z tego dofinansowania, że tu musi być co do grosza, wiesz. Musi się wszystko możliwe, zgadzać. No. Zjadłbym ją ze smakiem, jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Mielonidas, proszę Państwa. Wziąłem z ziemniaczkami i z buraczkami. Myślałem, że buraczki będą takie, wiecie, pomielone bardziej na ciepło. A to są chyba buraczki na zimno. Ziemniaki są polane tłuszczem, z tego co widzę. Także jest solidnie. Szczerze, jakbym tu mieszkał, to no za 12 zł jest pełen zestaw. Dobry, bez kwitu dobry. Wiecie, jak można na mielonym oszukać, nie? Że dacie więcej bułki, dacie jakieś mięso garmażeryjne w bardzo słabej jakości. Tutaj w ogóle tego nie czuć. Czujecie mięso, czujecie cebulkę. Fajnie, że są posolone i nie muszę tego dosalać. Jest tak domowo przyprawione, nie brakuje soli, nie brakuje pieprzu w kotlecie. Jakby nie mogę wyjść ze zdumienia a propos ceny tych dań i tego, że są naprawdę okej. Okay. To nie są wykwintne dania i na pewno mielonego można zrobić lepiej. Ale... Tu nie musi być lepiej. Patrząc na to, że dzisiaj w McDonaldzie tu for you kosztuje chyba 7 czy 8 zł, to masz taki obiad. No,
tej cenie. Nie dziwię się, że tu jest tyle ludzi. My tutaj w ogóle teraz blokujemy, bo tu wiecie, się szybko siada, się je i się zmyka, bo jest cały czas kolejka i cały czas jest rotacja. Jak na razie na każde z tych dań bym tutaj wrócił. Myślałem, że będzie dużo gorzej z tym kotletem. Byłem w najgorzej ocenianym barze mlecznym w Warszawie. Tam w ogóle dostałem starego kotleta i go zwróciłem. Przepraszam, tu będzie wolne? Wolne jest, pewnie. No to pani siada. Zmieścimy się. My nagrywamy film właśnie o tym barze, bo to takie kultowe miejsce, prawda? 50 lat tutaj. Nie, jestem w szoku, jeśli chodzi o ceny. Można tak tanio zjeść. No, także tak jak wam mówiłem, cały czas jest tutaj rotacja. Pani się do nas tutaj dosiada właśnie, bo jest straszny młyn, a my tutaj trochę blokujemy, bo zamówiliśmy dużo i nagrywamy. Dobra, testuję schabowego, żeby już nie przedłużać. Jak myślicie? Oddaję. Jak schabowy u babci po prostu. A cena? Za to danie 16,70, proszę państwa. W sumie najdroższe chyba ze wszystkich. Tak, no z tych aktualnych tak. Ale nadal smaczne, naprawdę jest dobrze. Szok, że w tych czasach da się tak tanio i smacznie zjeść. I w jakim towarzystwie? A jeszcze w jakim towarzystwie, dokładnie. Tutaj się do nas właśnie dosiada starsza para, bo nie mieli gdzie usiąść, a my mamy dwa miejsca. Zostały naleśniki z serem. Dobrze. Chrupią. Sera jest dużo, śmietanka z cukrem. Takie, o których mówiłeś przed wejściem? Dokładnie. Dziwne, że są w rulonie, bo zawsze w barach mlecznych takie trójkąty widziałem. Zobacz, ile jest sera. Dużo właśnie, to mi się rzuciło w oczy. Ale naleśnik też jest taki grubawy. Naleśniki jak u babci. Wiesz, patelenka, olej, normalnie śmietanka, cukier. Mistrzostwo. Barmiś zasługuje na pierwszy w historii kanału laureat Książula, proszę państwa. Widzowie, przyjeżdżajcie tu. I robimy młyn jeszcze większy. Naprawdę to miejsce zasługuje na wieczny ruch. Gołąbki. Dawno nie jadłem gołąbki. Ta paniereczka fajna, chrupiąca. Bardzo dobre, bardzo. Wiadomo, że nie można tego do jakichś topowych restauracji porównywać i smaku. Szczerze, zupa szczawiowa z całym jajkiem 3 zł. Jak dzisiaj jajko kosztuje złotówkę. Dobrze rozbity. Kotlet mielony i kotlet schabowy są przepyszne. Dobra, my jemy i pogadamy, jak wyjdziemy. O Jezu, powiem wam, że objedliśmy się. Mieliśmy brać niby na wynos, a tak naprawdę zostawiliśmy tylko trochę zupek tam na dnie. Zjedliśmy wszystko znowu. Nie umiemy się opanować. Jedzenie daje tyle radości, szczególnie jeszcze za takie pieniądze? Ludzie, 37 zł, dwa dania główne, dwie zupy i jeden deser na pół. Mistrzostwo, w ogóle nie do wiary dla mnie to jest. Nie oczekiwałbym tutaj, wiecie, nie wiadomo jakich doznań. Po prostu to jest tak, jakbyście poszli do babci na obiad. Fajnie, po polsku, tradycyjnie, tanio. I w ogóle sam klimat, no przysiedli się do nas państwo, starsze małżeństwo. Mówili, że przychodzą od 50 lat. Poczułem się, jakbym z babcią na obiad poszedł, dosłownie, nie? Mega! Naprawdę super, polecam. Polecam bar Miś. Myślę, że zresztą nie trzeba go polecać, bo jest taki młyn, że dajcie spokój. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam oczywiście na Instagram. Fajnie widzieć takie miejsca.